Koniec śniegu, koniec zmartwień. Nie no, jeszcze trochę, bo będzie. Jeszcze jest dzień. O Boże, jak świetnie, że nie ma teatru. Będę musiał się ogolić w końcu. A że jeszcze są ptaki zimowe. Ale teraz to... Tu jest jakieś przejście? Do naszej bazy, czy trzeba przez całą brzegę? Nie ma chyba. Kurde. O tak, teraz sobie patyków nazbierać na nowo. Kwiatki zaraz wyrosną. Pięknie. O, są kwiatki. A idę tam, gdzie byłem. Tam ciekawe rzeczy są. Widziałem chyba tam ten krąg z tych spieprzonych kwiatów. A, krąg. No i będzie można zrobić sobie Nightmare Fuela trochę z tego. Z to co wiem, tylko że psychika będzie cierpiała. Dobry, pianek. A z czego chcesz Nightmare Fuela robić? Z kwiatów. Jak kwiaty te złe zgniją. Ale to mało opłacalne wychodzi. Ale wychodzi. No za 4 kwiaty to stracisz ponad 20 psychiki. I za to wyjdzie ci tylko jeden ten Nightmare Fuela. No ale wiesz, taka optymalna opcja, żeby na przykład nam jedno brakowało do czegoś. No w sumie. Dobra, ja idę teraz do tego. Proszę, jak kuźwa żarcień, ale dobra. To z czego tutaj Nightmare robisz? Upoluję. Ja? No. Z duchów albo z królików. Z tych posranych królików, tak? Mhm. Po nas tam. Nie dobrze. Ja wybiłem wszystkie pająki na tej polance, o której balon mówiłeś, na tej kamiennej. Tej pod naszą bazą jakby? Mhm. Wszystkie gniazda wybiłem. Tam po lewej są te, żarówkogłowi są. O, to chętnie sobie poszukam. Dobra, wiecie co zrobiło nas w bazie? Co? Tam pszczoły. O, tak, to jest dobry pomysł. To na tyle tego, że... Tylko, że tych kwiatków nie wolno zbierać. Nie tak jak ostatnio, Ernie. Ja ich nie zbierałem, to NPD je wyzbierał. A nie, to było tak logiczne. Dobra. No co, jeszcze zamarzam? Oszalało, Aterra? No jeszcze jest zimno. Ja tego nie czuję. Czy króliki się nie zmieniły. Może inaczej, nie powinienem tego czuć. To jeszcze nauszniki muszę nałożyć, o. No dobra, podbudowałem sobie psychikę tą. Mogę sobie pozwolić. Zdążę przebiec? Chyba zdążę. O, tak. No minimapa to jest genialna sprawa. O kurwa. Czego to... O! O dupę, no to świetny moment. No to było słabe. O kurwa, gdzie? Gdzie? Mów szybko, gdzie? Przy tym mermie. Przy czym? Jak masz to polane z tymi pszczołami. Ogólnie mogę wrócić do bazy teraz. Jak ktoś przy bazie? Ja jestem teraz daleko całkiem. Ja mogę biec w stronę bazy. Lepiej ty biegnij do mnie, tam mniej więcej na tą polankę z kamieniami. Polankę z kamieniami? Aha, jak, okay. Jak jest baza, to cały czas w dół. Dobra. Będę biegł jakoś przy brzegu. O kuźwa, ja nie wybiłem wszystkich pająków, ja po prostu przebiegłem kawałek dalej. A jednak. O w piździec, ile tego jeszcze zostało. Ja pierdzielę. O ludzie, ale będę miał klepania tutaj. Ale mnie wziął na hita. Kto ci zabił w ogóle? No ten świniar. A. O jesteś, czekaj, już ci daję serce. No, dawaj, please! Psychika zaraz zajdzie. No nie zostawiaj mnie teraz. Jest noc. No to chodź. Gdzie ty tam zginęłaś? Prowadź. A te mięso królika tak gówno co daje? No upieczalne coś tam więcej trochę daje, albo... Tak. A ty tak mało. Zobacz swoje bawoły. O. Zimno mi. No nie, chciałam się obciąć. Też by mi się przydało. Och, jak dobrze, koniec zimy się robi.
Gdzieś jeszcze stawiam popkę, jakąś tutaj. Tam teraz pójdę. A potem do Walrus Campa, tylko niech ta zima się skończy na dobre. Powodzenia. Ciemno. No, robi się ciemno. Zaraz będzie ciemno. Ciemność widzę. Ciemno, jest ciemno. Dark is dark. Prawda. To, że mi na przykład mapy nie zerwało, to by było super. Kurde, ale ten brother się epicko wygląda. Ale jakoś mam słabą rozdzielczość, strasznie tekstur. Da się coś poprawić. Settings. Co to jest small textures? Może... Czekajcie, sprawdzam coś. To jest... Oj, co tu dosypać teraz? Czterdzieści żarcia, no całe życie mało żarcia. 35 dzień, jeszcze dwa. W ogóle Ernia, co ty polujesz, jak jesteś w polu? Ja właściwie na pająki. I jesz ich mięso? Mhm. Chyba może. Nie, mi też spada, mi też spada HP i zdrowie psychiczne, no. Ale RC zabierz też bez problemu. No ci dobrze. Bo jak on ma 300 HP, no to kurde. Nie 300. To ile masz? Jeszcze nie 300, na razie mam 195. To no to pozdro. Mam 68, mam połowę teraz. Ja nie wiem, lato już jest czyszy, nie? Już jest lato. Tak? Tylko jeszcze chwilami może się robić zimno, ale już nie będziecie zamarzać na pewno, nawet jak nie macie itemu. A już pszczoły wyszły w sumie. Wszystko wraca do normalnego stanu bycia. A ja do obozu. A ja do koszenia pająków. Kurde, też. No, ale już są nawet normalne te króliki, więc. No to już koniec. Koniec. Tego gówna. Zima jest spoko, tak. Czy ty nie wiesz, co mówisz, człowieku? Jak się gra samemu, tak. A jak trzeba wyżywić taką bandę, to. Nie wiem, czy dobrze, że robię, że tak idę daleko. Kurwa, kompletnie żarcie, nie? Wiecie co, zapaluję sobie na królową. Królową to my zaraz będziemy mieli w obozie ogólnie. No to lepiej rozwalić to gniazdo. A co, już ten trzeci poziom jest? Tak. O kurde, to przypał trochę. O Boże, jak pięknie. Jedzenie wyrosło. O Boże. O Jezusie. A no tak, też tam wszystko w bazie teraz. Zjedźcie ten gulasz, co był u mnie. W lodówce. On już jest nawet zjedzony. Aha, to fajnie, że się nawet nie przekazaliście mi, że... Już to wiedziałam ci. Nie było powiedziane, że jest? O, już nie ma. Już nie ma. Kuźwa, nitkę zdrowia. Znaczy... Kuźwa, ile jedzenia. Nie, dobra, to znowu muszę wracać do bossa, to jest śmieszne. Kuta się aż tu biega. O dobra, trochę gówna przyniosę. Tu mi gęga. Jakieś krzaki powinny być, wszystkie wyjęliśmy. Jeszcze marchewkę. Idź tu śmieć. Strasznie. Dobrze, pięknie, pięknie! Ja mam co jeść. Też bym chciał tak powiedzieć. Jedzenie ma się, tak? W obozie już. A tobie o co chodzi? Mam 10 głodów. Ja mam... podobnie. Ja mam 14. Nie, nie narzekam sobie, nie jest aż tak źle. Grzybek oddaje tego? Głód? Co takiego? Grzybek. Czerwony? No, chyba tak. No, więc ginę. No trochę oddał, ale sprawił mi życia.
Szczurwy syn. To jest śmieszne, że jagody dają więcej tery. To jak ci wegetarianin robił tą grę. Rozpieprzam te o, farmy. Tak, pojawiają się na moich oczach jagody, to jest cud. Natury cud. Nie wiem, czy wracać. Jagody na trzokach. Cztery jagódki na moich oczach wyrosły, no pięknie. Teraz sobie zrobimy siestę. Dobra. Spieprzę z tym. Dobra, gdzieś tu jeszcze gdzieś... Tak, po tych trzech też przejdę to. Zaraz głód. Nie będzie dla mnie z tym żadnego problemu. A może jednak? Okej, bez przypału. Jeszcze trochę. Dobra, Bolo, pożyczam twojego flinta. Okej. Tutaj jeszcze nie byliśmy. O, jeszcze więcej. Tutaj rody kręczy trzeba zostawiać. Bez tych jarod bym teraz dekł. Zdecydowanie bym zdechł. A tu marcheweczka, jadutki. Dobra, to ja teraz lecę po kamienie. Okej. Ale nie wiem, z tym jedzeniem to zawsze start na styl, czy to jest po prostu niesamowite. Niesamowite. Przydałby nam się jakiś MPDR, który by stał ciągle w bazie i ciągle by ogarniał te plantacje nasze. To jest tak nudne, że... No ale wiesz, on by czuł powołanie. Te sprawy. Ja też bym nie płakał z tego powodu. Oh. Ale dzisiaj maraton ten sterwał. Wow. Codziennie. Dla mnie to coś nowego. A tutaj teraz chyba każdy gra w to cały czas. No, w sumie tak. Teraz to ma jeszcze większy sens niż kiedyś. Nawet ja to dostrzegam. Ale z MPD samym, jak sam się tak ciężko gra. Po prostu... Wyobrażam sobie. Mocno sobie wyobrażam. Wręcz powiedziałbym, że mam to przede wszystkim. Skołujcie jedzenie. Ale to pomóż nam, my potrzebujemy jedzenia. Kuźwa. Klasyk. Chester jak na straju stoi, co on taki wystraszony. A złote czy na skubaniec? Szkoda, że tego Chestera nie można przemienić na tego mrocznego. Kurde, brakuje mi tego DLC. Mi też, bo Weber by był. Przestań z tym Weberem, to jest po prostu... Ach, ostatnia rzecz, której mi brakuje. Pierwsza. Ja mam w dupie Webera, bo nie znam go. Kompletnie. Widziałem tylko jak wygląda. No wygląda całkiem, ale... Ale nic poza tym. O nim powiedzieć nie mogę. Po prostu. 12 równa mam, to będzie można farmy kolejne postawić. Te duże po 6 biorą, czy po 8?
W sensie to takie kamienno i... proszę. Co ty robisz? Okej. Okay. Jaki masz problem? Tak się dziwnie. Co ty robisz, kobieto? Do garów. Nie, no nie o to mi chodziło, ale że tak... Znienacka się w środku nocy znalazłaś obok. Sprawdzam, czy żyjesz. No trochę, jeszcze tak. Głodnyś? Arnast. No. Chodź tu. Gruby. Zaraz walczę o życie. Siądę się w tym samym miejscu, kręcę, bo nie mogę odejść, bo muszę wrócić po jedzenie. To jest koło. Niekończące się koło. O, jest bumerang, jakbym miał. Jakbym te kurwa strzelajce wystrzelił, to po prostu. Dobra, ci nie gają. Baw się. Czekaj, już błagam. Chodź. Daj jeździć. Chodź ty teraz do mnie. Ile masz na jedzenia? 42. Dobra, to muszę mieć pod ręką, ale to tutaj skończy. Idę. Gdzie jesteś? Kamień robię. Dobre, mniam. Co to kurwa mruczy? To żaby takie dźwięki wydają? Kto tam? Mogę. Dobra. Pabi! Słabo ci słuchać, Pabi. Teraz raz nawet. Masz królową pająków? Arnie, chodź tu. Co, królową bijemy? Chodź tu. Raz. Dobrze, średnio, ale dobrze. Ona się zbugowała tak fajnie. Co, możesz ją bić? Nie wiem, czy mogę. Boję się sprawdzać, bo mam 50 HP. Ja mam 62, to niewiele więcej. Ona mocna jakaś jest? Bardzo mocna jest. A nie, tam nie idziemy po nią. Nie. Dobra, ona już idzie po nas. Ja idę sobie duchów szukać. A fajna muzyka się włączyła. Kurde. Jerody. Dobijasz, Pabi? Pogarniałeś tam swoje rzeczy? To chyba oznacza nie. Działa, ale na razie jest słabo. Słabo z czym? Internetem. O. To może być pewien kłopot. Czy wszędzie muszą być teraz krokony już trzypoziomowe? Naprawdę? Albo dwóch? No i nie wybijaliśmy. Ja ci powiem, ci zaplował, ale dwupoziomowy krokon to dla mnie jest za dużo. Gdzie ty jesteś teraz? Oj, daleko na wschód. Jakby od barna odbiłem w prawo. I to jest... Nie wiem, czy to taka dobra decyzja, bo tu nie stoję aż tak dobrze z jedzeniem. Dawajcie, jakiś mniejszy krokon jeden. Tyle dobra. Ale tutaj grobów jest. Żebym miał więcej psychiki, to bym sobie pokopał. Dobra, zaraz ogarnę te pająki w tym naszym obozie. O, Pawlar dołączył. Chodzi, był niedorobiony jakiś.
O, i wyszedł. No coś na tym masz oczywiście. Dobrze, światło zostawił. Zawsze coś. Jedno świnie biją pająki, nie! Świnio! Ja teraz mi trawy brak, gówno! O kurwa, ale już sięły szybko. No więcej tych pająków, kurwa, o tej porze. Ale zaraz będę miał przesranę. O Boże święty. Jestem w obozie pedacym bliski. Okej. Z naszego. Znaczy ja postoję, ale muszę tutaj jeszcze na dupę zarobić. A ja tak śpię, także nic nie zrobię. I to masz schodowe. Ale Chester to jest zajebiste tanko, ludzie. Sześć pająków stankowo. No, Chester, tak. A czasem to jest tak denerwujące. Ja już sieć nawet zdropiłem, fajnie. Mięso potworów bardziej się opłaca piec, prawda? Nie wiem, pamiętam. Ja się opłaca piec, ale nie wiem czy bardziej, na pewno od normalnego. A, no to tutaj właśnie tylko o to mi chodziło. No, opłaca się w tym razie. Jego świetnie wygląda, jak śpi. Dobra. W końcu jakoś kurczę. O! Deszczyk. Deszczyk. A zaraz nie może już mod pierdzielnie. To ja odbiegnę gdzieś. Biedny śpi na tym deszczu. Takie niechciane dziecko. No niech mi trzaśnie piorun, błagam. Niech mi piorun trzaśnie. Takie żarciki słowne. Dobra.